Siema, jestem Pakiela, to jest kolejny szybki update z dnia 1 marca 2022 roku. Dobra, zobaczmy do skrzynki, czy jest nowa kolekcja tygodnia. No jak widzimy, nie ma. Wejdźmy sobie w postępy, role, kolekcjoner, torba kolekcjonera. No i nie ma nowej kolekcji tygodnia. No i też usłyszałem, że Madame Nazar znikła z mapy. Więc jak ktoś chciał sobie przedmioty kupić u Madame Nazar, no to no niestety się spóźnił. A jak ktoś ma jeszcze kolekcje jakieś tam porobione, to zawsze pozostaje poczta. W stajni mamy promocję na konie bojowe, czyli na konie andaluzyjskie. Na konie wielozadaniowe. To znaczy na konie bretońskie. A w katalogu mamy promocję na wybraną amunicję. Na kapelusz Belarus w kolorze niebieskim jest za darmo. Na wybraną odzież wierzchnią. Na wybraną koszulę, na wybraną kamizelkę, na wybrane spodnie, na wybrane buty, na wybrane czapsy, na wybrane rękawice, na wybraną odzież na szyję, ale również mamy promocję na stroje Ról Łowcy Nagród. W katalogu również pojawiła się limitowana odzież. Więc jak chodzi o limitowaną odzież, to byłoby na tyle. Napoje w salonie są za darmo. A u rusznikarza mamy promocję na karabiny powtarzalne. Ale również mamy promocję na bolassy. Za udział w serii wyróżnionej otrzymamy 3 razy więcej dolarów i 3 razy więcej doświadczenia. Również mamy promocję w bimbrowni na broszurę trujący bimber. A u Hariad mamy promocję na broszurę, amunicja usypiająca. A u Passera mamy promocję na niektóre broszury. Oraz na niektórą broń. Więc to by było na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Również wy możecie napisać komentarz, o czym zapomniałem. Więc zapraszam na Discorda, link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.